Co będzie dzisiaj? Przelewik? Kredycik? Wypłata. Ten z rachunku bieżącego? Z lokaty. A tu zrywa pan lokatę przed terminem zapadalności, czyli przypadną panu wszystkie oszczędności. No, niestety. Ale jakby pan jeszcze tak przytrzymał, to byłyby nawet doliczone te odsetki. Niestety tak wyszło. Wie pan, że bankrubi klientów, którzy trzymają u nas swoje pieniądze. Wiem, ale mam nadzieję, że nie pogorszy to naszych stosunków. No, ja też mam taką nadzieję. Mirek zrobił panu lokatę. Już zrobiłem, Basiu. Czy możesz potwierdzić zerwanie transakcji? Nie doszło. Przepraszam, przesyłam jeszcze raz. Sprawdź teraz. Tak, teraz doszło. Dziękuję. No właśnie, to takie proste. Teraz transakcję trzeba będzie potwierdzić, czyli autoryzować, a pieniądze z zerwanej lokaty trafią na rachunek bieżący. Następnie trzeba będzie wypłacić je klientowi z rachunku bieżącego i modlić się, żeby nie zawiesił się program do obsługi maszyny wydającej pieniądze zwany cash dispenserem, ponieważ w takim przypadku trzeba będzie wypłacić je klientowi od ręki i zastanawiać się do końca dnia, czy po tak dziwnych roszadach nie będziemy w plecy. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję, do przyszłego wtorek na koncercie. Ja też dziękuję, do widzenia. I co, pani założy sobie konto? Nie, była zainteresowana lokatami. A mówiłeś jej, że mam promocję na konto osobiste? Mówiłem, ale powiedziała, że ma konta w innych bankach i z nich nie korzysta. Okej, okay, oczywiście poinformowałeś o tym, o naszej promocji na karty płatnicze, prawda? Mówiłem o kartach, przedstawiłem jej wszystkie możliwości. Ja widziałam, Mirek mówił i mówił. Słuchajcie, mamy obecnie założonych 500 kont. Target na dzień dzisiejszy wynosi 700, w ciągu miesiąca powinno być ich 1000. Inaczej nic z premii, zróbcie coś. Kurwa, znowu się spóźnia. Mówię ci, Brianek jest chory. Czy ona aby nie za często jest chory? Nie. Albo znowu się zagubiła u Darka. Albo poprawia tapetę. Ty widziałeś, co ona ma na twarzy? Jasne. A prawie nie da, głupia pizda. O, idzie. Dzień dobry, Basiu. Tak, oczywiście, wystarczy, że wypełni pan formularz internetowy, który jest skonstruowany tak, że nic pan nie traci, a w sumie nawet nie musi pan go czytać, bo i tak pan nic nie traci. Nie, no to my dziękujemy za skorzystanie z usług naszej firmy. Dziękuję ci, Basiu, przyczyną wszelkiej radości. Twój uśmiech jest dla mnie nagrodą. No nieważne, ważne, że do kurwy nędzy z grzebnej międzypolskiej dzisiaj jest piątek! Miruś! Krzysiu! Miruś, kurwa, co jest? Krzysiu! Zaraz. Ja zaraz pierdolę, Mirek! Zaraz! Jesteś, kurwa, zaraz! 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 Wymiotowałeś? Nie. Musiałeś wczoraj popić, co? Nie, zatrułem się czymś. Tak, pewnie wódką. Grypa żołądkowa. Grypa żołądkowa? Tak się będziesz teraz tłumaczył? Ja wiem, co ty robisz z tymi kolegami, ale zobaczysz, jak to się skończy. Jak się pieniądze skończą, koledzy się skończą, rodzice się skończą i wylądujesz na bruku. Czego ty chcesz od życia? Przychodzisz rano do domu i żygasz. Budzisz się wieczorem i żygasz. Wstawaj w końcu z tego łóżka. Ja ci obiadu grzać nie będę. Ja sprawdź tego. Jezu, aż tyle? Też ile dostał za reklamę? A skąd wiesz, że za reklamę? Tu piszę. Tantim za reklamę. Kurde, takich pieniędzy to ja w życiu nie będę miał. Czekaj, zadzwonię do Eli. Ona chyba nie wie, że ona z konto. Halo, Ela. Wiesz, kto u nas ma konto? No nie uwierzysz. Krzysiu. Tak?
To ten czas. Jasne. Ja mam nic, ty masz nic. Fakt. Razem mamy akurat tyle, żeby założyć interes. Dzień dobry. Dlaczego chciałby pan zapierdalać w naszej firmie? Atmosfera pracy jest cudowna, a ja bardzo chciałbym rozwijać swoje mikromożliwości. Finał konkursu to ja, jestem wygranem i z przyjemnością zasilę państwa zasoby ludzkie, spożyję gorzką kawę z automatu i będę zapierdalał jak pracowita pszczółka. Dobrze. Proszę mi sprzedać ten długopis. No więc to bardzo fajny długopis. Kup dwa, a trzeci dostaniesz gratis. Tanio i niedrogo. Coś w tym guście. Czyli jest pan erudytą. Dziękuję. Zaraz puszczę pawia. No okej, ale ty nie wiesz, co się robi w takiej sytuacji, no dzwonisz od razu na helpa. Gosiu, dzwoniłam. Najpierwsze, co zrobiłam, to zadzwoniłam. Ale słuchaj, ty nie masz do niej dzwonić do tego helpa jak głupia, tylko pierwszy masz to sprawdzić w ustawieniach, dlaczego zawsze takie akcje wychodzą, jak ja was zostawiam w tej samej. Basiu, ja już też to robiłam. Wiesz co, ja już wiem, co zrobiłeś. Przepraszam. Nie wiem, co się dzieje. Dzwoń na helpa. Już dzwoniłam. No to zadzwoń jeszcze raz. Pracownicy naszego banku z wielką uprzejmością oraz nabytą ogładą odpowiadają na pytania klientów. Błędy się bowiem zdarzają, a wszystko niebawem się wyjaśni. Nasza specjalistka do spraw komunikacji już dzwoni do oddziału macierzystego. Tak jakby oddział macierzysty mógł w jakikolwiek sposób zaradzić temu całemu nieszczęściu. Tak jakby inne oddziały w całej Polsce nie miały podobnych problemów. Tak jakby ten system nie był, przepraszam za wulgaryzm, chujowym systemem, który zawiesza się kiedy chce. Podobno kluczem do sukcesu jest dobre wykształcenie. Nasz bank zatrudnia samych fachowców, a dziś Basia zdejmuje woal tajemnicy i przedstawia swoje bogate kwalifikacje. Szkoła taka i owaka. Języki biegle, prawo jazdy kategorii B i podstawy japońskiego w oparciu o tłumaczenie porno mang. W ogóle to musicie pękać z dumy, że macie taką wspaniałą szefową, co? Za moich czasów to trzeba było walczyć o wszystko, a nie to co teraz. Wy macie wszystko podane na talerzu, nie musicie nic robić. Dlaczego nie możesz wyglądać jak człowiek? Wszyscy koledzy wyglądają jak ludzie. Dlaczego nie możesz się jakoś ubrać? Wyjść przyzwoicie ubrany na klatkę. Zaprezentować się. Masz porządną pracę, trzeba ją szanować. Masz! Damy ci z tatą. Na płaszcz. Zobacz, koledzy z klatki takie mają. Wszyscy mają. Chcą wyglądać normalnie. Wstyd przynosisz rodzicom. A potem musimy się czerwienić za ciebie. Kochani, pan dyrektor zabiera mnie na spotkanie dla menadżerów. Poradźcie sobie, prawda? Gośka, ty na pewno do mnie zadzwoń. I zobacz, Mirciu, kiedy wyjdziemy, jak jej tu nie ma. No zobacz. Bo w pół do siódmej wyjdziemy, a nie o ósmej. No i co ty o tym myślisz? Jakby tych cipy tutaj nie było, to byśmy tak codziennie wychodzili, a ona jest. Jak ona nie ma nic z domu do roboty, a musi się dzieckiem zajmie, a Basia mi potem pierdoli, że pobiła rekord w kulki. Żeby ją tak sparaliżowało od pasa w dół. Ja tak się na mnie wkurwię, że ja zaraz w domu nie będę spała. A co mam zrobić? No zobacz. Jest pół do siódmej. I zobacz, o której wygląda. Wyjdziemy. Wszystko wygląda lepiej, jak jej tu nie ma, niż ona jest. Jak to nie wysłaliście faksu do Warszawy? Gośka, co mnie interesuje, że ten numer był zajęty? Trzeba było poczekać, aż się zwolni. Inne oddziały wysłają rano. Inne oddziały. To nie są inne oddziały. Tu jest tak, jak ja chcę. Czy ty widziałaś procedury? A co, chcieliście sobie dzisiaj wyjść wcześniej? O nie, 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 nie. Zobaczycie, jak sobie wcześniej wyjdziecie, wiesz? Naprawdę.
bo ja już mam dość bycia opierdalaną przez szefa za wasze niedociągnięcia. Gośka, na zbyt wiele sobie pozwalasz. Już to widzę, jak dyrektor ją opierdala. Myślisz, że ja nie wiem, co, jak to wygląda na tych ich zebraniach i co się dzieje w innych oddziałach? Nikt poza Basią nie przejmuje się procedurami, bo gdyby tak było, wszyscy wracaliby do domu nie o 8, a o 9. Mam w dupie tą pracę, a tą kurwę uduszę gołymi rękami. Gośka, herbatę! Taką jak zwykle? Biłożeczki? No. Mirku, na początku byłeś takim świetnym pracownikiem, a teraz naprawdę sama nie wiem, co mam myśleć. Rozumiem, Basiu, oczywiście, że rozumiem. Czy ty jadłeś czosnek? Musiałem. Musiałeś. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, gdzie ty pracujesz? Zdajesz sobie sprawę ze swoich obowiązków, z tego, gdzie ty pracujesz? Jeszcze się nie ogoliłeś. Co ja mówiłam? Prezentacja i prezencja. Stosuj się do moich poleceń. Wiesz co, Basiu, chciałem cię bardzo, ale to bardzo przeprosić. To moja wina, moja bardzo wielka wina i przeto błagam ciebie i Pana Boga, dyrektora naszego jedynego, o przebaczenie. W ramach... Basiu, teraz zapewne nie znajdziemy czasu, by pożegnać się z bliskimi, ale jest jeszcze czas, by napluć ci w twarz. Nie macie pojęcia, jak dyrektor was chwalił. Wszyscy dostaniecie premię. Poza jednym wyjątkiem. Powiedział, że nie wyobraża sobie, jakie bzdury wysyłacie na tej poczcie. Myślisz, Gośka, że ja tego nie widzę? Ja ci tego zakazuję, rozumiesz? Potem mi dyrektor mówi, że są jakieś wirusy w sieci czy inne takie. Mirek, idź zrobić herbatę. Gosia, zobacz, co sobie kupiłam. Ale ładne. Mhm. Same zagraniczne produkty. Czy ja sobie mam sama zrobić tę herbatę? Nie wstydź ci. Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam. Mirek, idź zrobić tą herbatę. Oszalałeś? Wiesz, że ona jest popierdolona, to co się wygłupiasz? Zrobię herbatę. Sobie sama sobie zrobię. Mirek, krew ci leci z nosa. O, jesteś wreszcie. Czemu to jest takie słodkie? Posłodziłem. No ale... czemu to jest takie słodkie? Dobrze posłodziłem. Dałeś ile? 3 łyżeczki? 9. Cukier krzepi, nie wiesz w to? Zapomnieć, a bań się! Dlaczego dobro produktów krajowych nie leży ci na sercu? Jeśli któraś z was podniesie alarm, rozpierdolę jej łeb! Boczki akuszer z widokami na awans ogłasza chwilową upadłość moralną! Stacja pierwsza. Po dostrzeżeniu przez Basię, że na wysokości jej twarzy zawisła nieruchomo atrapa, sugerując poniekąd wyrok, tapetę odpada z jej twarzy niemal całkowicie. Stacja trzecia. Basia upada na posadzkę Hamburger Banku. Stacja szósta. Basia czołga się w kierunku wyjścia. Uj, Basia, żygasz? Nie ukrywam, wstrętne to. Stacja dwunasta. Wysiadasz. Poniedziałek, kurwa! Poniedziałek! Zerwali mnie! Wstawaj,
kurwa! Jest poniedziałek! Nie idę dzisiaj do pracy.